I proszę Państwa, uwaga, uwaga na ściemę, to jest naprawdę psychologia wyższego rzędu, bo wyszła taka informacja, że ZUS wstrzymuje należne wsparcie dla Ukraińców, bo Ukraińcy kradną i rząd, proszę Państwa, no ZUS, ale to jak rząd, przeciwdziała, proszę Państwa, bo nabrali pieniędzy i się okazuje, że nie, bezprawnie, bo wyjechali tam do Ukrainy, a pieniądze im się należały, dopóki byli w Polsce. ZUS odzyskał, proszę Państwa, z 2 milionów 35 tysięcy złotych. No grosze odzyskał, wiadomo, no to nie odzyska, no bo to tak działa. Ale te 2 miliony w porównaniu z tymi dziesiątkami miliardów już wydanymi na Ukrainę, to jest jakaś komedia. I to mi przypomina, i proszę Państwa, jest z tym awantura związana, już sądy robią uliczne, pytają Polaków, czy się powinno zabierać, czy się nie powinno zabierać. Polacy podzieleni na tych, co się powinno, drudzy, że się powinno pomagać. Znowu nas, proszę Państwa, dzielą, a mi to wygląda na ściemę a la Scholz. Na ściemę a la Scholz. Ściemę a la Macron, który to Scholz i Macron wiadomo, że postąpi w myśl interesów Wall Street zgodnie z wolą Białego Domu. I tak postąpi, tylko proszę Państwa, on musi grać przed społeczeństwem, że no on nie chce dawać tam na Ukrainie majątku wyharowanego przez Niemców, że on się niby opiera, ale wiadomo, że i tak da. I to samo jest, proszę Państwa, teraz z tą sztuczką ZUS z tymi 2 milionami. Żebyśmy pomyśleli, że rząd patrzy, że rząd dba, że rząd nie chce, rząd... Proszę Państwa, rośnie niezadowolenie obywateli i oni to widzą. I oni to widzą i próbują odzyskać elektorat. Ci niezadowoleni Polacy, którzy widzą, że są niesprawiedliwie traktowani we własnym kraju, że obywatele innego kraju są mają preferencje, to się wkurzają i się odwracają, proszę Państwa, od rządu i w ogóle od partii telewizyjnej, bo one wszystkie są za pomocą Ukrainy. Konfederacja to, proszę Państwa, to już liderzy wręcz, liderzy. Putin, zbrodniarz, trzeba pomagać militarnie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, proszę Państwa, ściema, uwaga, to jest ściema a la Scholz.